właśnie przyszedł mój telefon Oukitel WP2. Większość z Was zapewne nie zna tej firmy, nawet o niej nie słyszała. No cóż, chińszczyzna, wiadomo. Nie ukrywam, że znaczną rolę w zakupie odegrała cena. A dlaczegoż ta firma? Bo do tej pory, przez ostatnie 4 lata, miałem jej telefon tej firmy Oukitel K6000 i przyznam się, jestem z niego bardzo zadowolony. Cegła leży w ręku, taki telefon obronny, wiecie, ciężki, twardy, metalowa obudowa. Oczywiście kupiłem go również ze względu na cenę i jestem z niego bardzo zadowolony. Parametry, no to wtedy, gdy go kupowałem, 32 giga pamięci trwałej i 3 giga RAMu, no to było w tej klasie cenowej absolutnie niedostępne. To było chyba 650 czy 700 zł plus VAT oczywiście, bo te cenzura z Urzędu Skarbowego muszą naliczyć. Więc cena jak na te parametry była niezła. 8-rdzeniowy procesor, wprawdzie niezbyt szybki. No wtedy był to standard w sumie, chyba tam 1,3 GHz. Nadal jest to całkiem niezły sprzęt. Dlaczego kupiłem? Następny powiem później. Zalety. Metalowa obudowa. Bryzgoszczelność teoretyczna przynajmniej, czyli jakieś tam zachlapania nie powinny na niego wpływać, na jego pracę. Co się okazało? Przyszedł już z nalepioną folijką na ekran ochronną, co podobno nie jest standardem, przynajmniej wtedy nie było. Wiem, że ktoś tam się zdziwił. Parę osób się nawet zdziwiło, że z folijką było od razu nalepioną. Ja myślałem, że to standard, więc ja się zdziwiłem, że oni się dziwią. Aparat 16 megapikseli, właściwie 12, ekstrapolacja do 16, jak dla mnie absolutnie wystarczająca. Odblokowanie odciskiem palca. Ten pokrowiec też był w standardzie od razu. Być może to on miał zapewniać bryzgoszczelność, bo całość tutaj, no cóż, może niekoniecznie jest bryzgoszczelna, jakoś wodoszczelna, pyłoszczelna, ale sprawdzałem go w różnych warunkach, oczywiście w tej osłonce i nie zawiódł mnie, nie rozsypał się. Metalowa obudowa, o której wspomniałem, jest no niestety zarówno wadą, jak i zaletą, bo wiadomo, że w plastikowej obudowie, no to jak coś jest mniejsza masa i jak coś spada, no to uderza z mniejszą siłą. Tutaj niestety, jak uderza, to bardzo mocno. Efekt był taki, że za którymś razem, gdy mi upadł, wgniótł się tutaj przycisk. No niestety, jak walnął. Dzięki temu dowiedziałem się, jak włączyć tryb serwisowy, bo okazało się, że po włączeniu telefonu włącza się nie normalny tryb, tylko tryb serwisowy. Na szczęście się odblokował już po, nie wiem, 10 minutach jakoś to się udało zrobić i telefon służył mi dalej przez następnych kilka lat. Nie pamiętam, 4 lata temu go kupiłem, czy ileś, i nadal jest całkiem niezły. Spadał mi naprawdę wiele razy na beton, raz z wysokości chyba, nie wiem, przynajmniej 3 metry. Walnął, zamarłem. Zszedłem, patrzę, szybka, cała nadal, więc wprawdzie uderzył, o ile pamiętam, w ten sposób, więc nie szybką, ale już samo to świadczy o solidności tego telefonu. Aparat fotograficzny teoretycznie optykę ma Sony bodajże, tak się chwalili, co również wpłynęło na to, że wybrałem akurat ten model. K6000, ponieważ bateria 6000 mAh służyła mi dzielnie przez wiele lat. Kiedyś postanowiłem zrobić eksperyment i program do GPS-u wyświetlający mapy i w ogóle wydaje mi się, że obciążający jednak trochę ten procesor. Chodził przez
chyba z 10 godzin, zanim pojawiła się rezerwa i telefon zaczął domagać się doładowania. Trochę o tym, dlaczego postanowiłem go zmienić. No, przede wszystkim bateria spuchła w pewnym momencie, bo gdy używałem go jako nawigacji, trzymałem go na przedniej szybie, gdzie się zagrzał, no i bateryjka spuchła. Kupiłem nową, prawda, model K6000, 6000 mAh, czyli naprawdę sporo. Kupiłem nową, okazało się, że na YouTubie jest jak go rozmontować. Niestety, może ktoś udzieli mi odpowiedzi, bo fascynujące jest to, że gdy rozłączyłem tutaj, prawda, zewnętrzny głośnik, zobaczyłem opiłki, pomyślałem sobie, kurna, znaczy na głośniku, nie? Pomyślałem, kurna, jak to robili, to te opiłki po prostu nie oczyścili tego dokładnie. No i zdmuchnąłem je, po czym okazało się, że głośnik zaczął skrzeczeć. A, 5,5 cala w ogóle, duży ekran, więc naprawdę fajny. Głośnik zaczął skrzeczeć, więc te opiłki najwyraźniej miały jakąś funkcję stabilizującą. Od kolegi z firmy wziąłem opiłki, ale były one takie nieautoryzowane najwyraźniej, bo wprawdzie głośnik przestał skrzeczeć, ale stał się prawie niesłyszalny. No niestety, dlatego ludzie do mnie dzwonią, ja nie odbieram, później orientuję się, że dzwonili, jakieś SMS-y przychodzą. Mam święty spokój dzięki temu tak trochę, chociaż z pracy mogą się denerwować, ale odzwaniam, jak trzeba. A jak nie trzeba, no to nie odzwaniam. Ewentualnie jak nie chcę, to nie odzwaniam, ale ci nie mówcie. Może ktoś udzieli odpowiedzi na temat tych opiłków, o co z nimi chodziło. Tak więc jest to jedna z rzeczy, które ten głośnik cichutki i że nie słyszę, które w jakimś tam stopniu wpłynęły na to, że postanowiłem mieć nowy telefon. Natomiast parę razy zdarzyło się, że ekran zaczął tak jakby ktoś tutaj losowo wciskał, prawda? No i niestety nawet wyłączenie było ciężkie, restarty nie pomagały. Zauważyłem, że prawdopodobnie te wciskania zrobiły mi się tak po zainstalowaniu Facebooka, który to bardzo głęboko ingeruje w system, podpina się do usług systemowych i efekt jest taki, że no może coś rzeczywiście to dźwiękolić, tam knocić w systemie. Natomiast bardzo rzadko mi się zawieszał, mniej więcej raz na pół roku chyba mi się zawieszał, więc to też jest swego rodzaju rzadkość. Android 6.0 wadą jest tego konkretnego modelu, że producent udostępnia aktualizację, ale do tego konkretnego modelu aktualizacji nie ma. Nie ma też aktualizacji automatycznych. Wracając do tego, dlaczego go postanowiłem zmienić, no cóż, czasami jednak ten telefon by się przydał, na wypadek gdyby to był sprzętowy błąd, więc postanowiłem kupić jako rezerwę. Prawdopodobnie wkrótce będzie nowy model, który będzie lepszy, no ale akurat wtedy, gdy zamawiałem, był szczególny kryzys z tym, prawda, nieautoryzowanym, z tym dziwnym takim wciskaniem. Była tu również biblioteka, która uznawana jest za szpiegującą, którą wywaliłem. Niektórzy tak uważają, że Chińczycy tylko czyhają na moje dane. No cóż, może i czyhają, ale nie wiem, co z nimi zrobią. Nie jestem na tyle ważną osobą, żeby coś z tym mogli osiągnąć zbytnio. No i tak, to tyle o tym, dlaczego zdecydowałem się na nowy telefon. Wygląda paczka całkiem fajnie. I to jest ten telefon. Pancerny, cegła, waży jeszcze więcej niż tamten. Podwójny aparat fotograficzny z tyłu, ale jakość tego aparatu nie jest wcale lepsza, tamte 16 megapikseli. Od razu z foliką, która mnie już tutaj zdenerwowała, bo jest Oukitel. Wodoodporny, norma Oukitel dla IP68, bo to nie jest tak za bardzo przyjęte, że wszystkie mają takie same normy. Norma Oukitel
wodoodporność 1,5 metra na 30 minut, upadek z wysokości 1,2 metra. Tak jak mówię, ten spadł z wysokości chyba 3 metry na beton. Ekran nadal cały, wszystko działa. Włączył się, bo przypadkiem tutaj dotykałem. Tu jest czytnik linii papilarnych. Tutaj, interfejs USB 3.0. No i niestety ten Oukitel tutaj bije po oczach, prawda? Dużo o nim nie powiem, bo praktycznie jest to samo co w tym. Bałem się również, że aparat fotograficzny będzie tak skopany, właściwie nie tyle aparat fotograficzny, co oprogramowanie go obsługujące. Będzie tak skopane jak tutaj. Gdy robię zdjęcia tym aparatem z lampą błyskową, z niedużej odległości, to bardzo dziwna sprawa, że po zrobieniu zdjęcia pokazuje się na mniej więcej sekundę obraz, który powinien być złapany i on jest dobry, naprawdę fajny. Natomiast później jest, zobaczcie, przepalony, prześwietlony, prawda? Niestety. Natomiast to samo zdjęcie, tu już jest głośniej, to samo zdjęcie Android 8.0, powinien być już 9 i w niektórych wersjach jest 9, gdy znajdowałem to na Allegro na przykład. Być może jakoś się to aktualizuje, jeszcze nie wiem. To samo zdjęcie, prawda, jest różnica. Czyli usprawnili to samo zdjęcie praktycznie z tej samej wysokości, też z lampą błyskową, czyli usprawnili bardzo dobrze obsługę lampy błyskowej, analizę jasności obrazu. Bardzo fajna sprawa. Zupełnie inaczej to widać. Też z lampą błyskową było robione. Z wad jeszcze nie ma tutaj diodki, która by się świeciła, gdy przyjdzie SMS czy coś w tym rodzaju. I również ubóstwo, jeśli chodzi o czujniki, tutaj się nie popisali. Tutaj jest również 8-rdzeniowy procek. W każdym razie 8 rdzeni z tego telefonu spokojnie mi wystarcza, ich prędkość, więc nawet próbowałem grywać w różne gry, więc jest to, jak na moje potrzeby, wystarczające. Być może zapewne znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że to ta prędkość jest za niska, ale tak jak powiedziałem, dla mnie spokojnie. Ale 4 giga RAM-u, 64 giga pamięci trwałej. Bateria 10 000 mAh i nie mam powodów, żeby im nie wierzyć. Co mi się tutaj już nie podobało od początku, to rozdzielczość ekranu. 1080 na 2000 coś pikseli. Jak dla mnie stanowczo za dużo, nie odróżniłbym tego od zwykłego Full HD. A prądu żre na pewno więcej. No niestety, taka moda. Czyli mam telefon, który będę zabierał ze sobą na jacht, gdzieś do lasu, do gdziekolwiek i nie będę się o niego zbytnio bał. Chyba że o to, że gdzieś zgubię albo co. Z telefonem dostajemy takie estetyczne dingsy. Taka sobie jakaś prosta instrukcja obsługi, pokazująca tylko co, gdzie jest. Ponadto kupę kabelków tutaj do rozkręcania. Kabelek do podłączenia pendrive'a czy czegoś. Przy okazji, ten model mógł służyć jako powerbank, bank, prawda, prądu. Zapewne ten model również będzie mógł służyć. Kabelek już normalny, zasilający do podłączenia. I tu jakiś kabelek, kurczę blade, słuchawki, czy co? No nie wiem. W każdym razie, kabelków jest tutaj obfitość.
tak. To było trochę głupie. I zasilacz. Zapasowy dynks, widocznie często po prostu się niszczy, jako pierwsze, do USB, zasłona zapewniająca wodoodporność. Jeszcze z niego nie dzwoniłem. O kurczę, trochę denerwuje, że jak tak trzymam, to od razu jest alarm, że on usiłuje odblokować. Jednak gdy w tym miejscu, tutaj, znacznie mniej razy trafiałem przypadkiem w czujnik linii papilarnych. Z zakupu w sumie jestem zadowolony. Być może później zajdą jakieś okoliczności, które sprawią, że przestanę być zadowolony, ale na razie wygląda fajnie, ładnie leży w dłoni. Mam nadzieję, że posłuży mi kolejnych kilka lat, albo i więcej. Póki co jeszcze będę używał tego, bo okazuje się, że tak jak mówiłem, za wcześnie trochę go kupiłem i przyszedł, przyszedł całkiem szybko, po 3 tygodniach już, bo w Chinach kupowałem. 772 zł za taki telefon, myślę, że to nie jest dużo. Recenzja w żaden sposób nie była sponsorowana,